Siema, jestem Bizona, ja to jest dziś trochę gwarto. Jestem koło Sebastiana, oto jest misja główna, który w końcu zdecydował się posłuchać głosu rozsądku, czyli mnie, odnośnie tego, że ja znam przyjaznego goblina, który pomoże mu w uratowaniu siostry, a jako że jego siostra ma klątwę właśnie przez gobliny, nie chciał wcześniej jakby współpracować, ale mu się odmieniło. Chyba coś go przyszpiliło do muru i nie miał wyboru. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Chyba powinienem zrobić to sam. Oczywiście, że mi zależy. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Co tam tak? Co to tam? Woda się wylewa? Tam jest wodospad? W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się próbą Niamh Fitzgerald i to była najgorsza próba, w jakiej brałem udział. Najnudniejsza, naprawdę, porażka. Akio! Nie! A nieważne, zły przycisk oczywiście. Miesza mi się tak bardzo... Depulso? Nieważne. O, udało się, przebiłem jego fioletową tarczę. Czyli po prostu na fioletowe działają też. Oła. Na fioletowe działają też. Oła. Depuls. On nie ma go już. Nieważne. Mieszają mi się te moje przyciski z God of War'em. Chyba jednak czasem. Chyba jak nagrywam serię, to wolę grać na PC-cie i na padzie, bo jak gram w obie gry na padzie, to jest przerąbane. Bombardę. Poleciał i umarł. No i dobrze. Gościu by mi stał tylko na drodze. Thestrals overhead? Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Ooh. I bet the Thestral nest's close by. Kill any trespass. A to widzę jakichś koleżków. Wait. We should have some sort of plan. I'm through planning. Aha. No dobra. No to jedziemy. Pyk. 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 Piwo. Piwo pi. Pyk 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 da 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 pam 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 ta 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 pam 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 pam. Boom! The pulso, confringo, patanga, pambingo. Boom! Wow! Jeszcze żyjesz? Nie. No i generał. Tak? No to patrz. What were you thinking? You could have got us killed. But I didn't. Aj, Sebastian, chyba trzeba będzie cię spetryfikować, bo zaczynasz odwalać głupoty. Oczywiście mnie wykryli, nie? Tak czy siak byśmy się napierdzielali, no ale wiesz. W sumie to nawet mój bohater mówi do Sebastiana, żebyśmy się nie wychylali, żebyśmy mieli jakiś plan, a ja biegnę przed siebie. Hipokryzja, drugi kolego, to się nazywa mniej więcej. Hipokryzja. Szczerze mówiąc, mam dość tych worków. Nie chcę mi się ich przeszukiwać. Jedynie coś, to jak widzę jakiś eliksir leczenia, bo tak... Tak to nie interesuje mnie nic. Anything made from goblin silver belongs to us. Jasne. Repository, whatever that is. Be. Did you hear that goblin?
ridiculous notions of ownership. Spokojnie, stary, wbijam tam na bombardzie i już ich nie ma. Ta? O, ty kurde, bombarda, ty kurde, wajzo. I do góry. Bom, bam, bim, bam. Dawaj. Bum. What? Że mi nie robią tak w ostateczności tym toporem. Ostatni dech. Wiem, stary. Znam się na tym. Wiesz, ile goblinów już załatwiłem? Kurde. Adios, muchachos, muchadores, reflectores. Piję fajne picia, la la la. Bum, bum. Jeep! Jeszcze ktoś? Ja ci dam łe. Bim. Bam. Uuu, żółta rozwaliła jednak. Czyli czerwone zakręcie jednak rozwalają żółte. Jak? Wow, ja wymatałem. Wait. For what? Ugh. Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrok. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrok that we don't. He told me that Ranrok somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrok clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. No. Oh. Mi się wydaje, że to też jest spowodowane nie tylko chęcią ratowania siostry, ale też, że nadużywa czarnej magii. I trochę się zmienia koleżka Sebastian. Już nie jest takim fajnym Sebastianem, jakim był na początku. Ty było hej, hej, a teraz wybijmy ich wszystkich do nogi. Nie poznajecie, Sebastianie. To nie jest dobra droga. Ścieżka? To jest droga bez powrotu. Taki był kiedyś film i nie polecam. Ale to tutaj, to nie jest to. Stary, weź się ogarnij. Zjedz sobie coś. Wypij jakiś napój, piwo kremowe i uspokój się. Możemy niestety przeciwników na szybko. O, hej. O. A, proszę bardzo. Jaka współpraca elegancka. Jeepa. Levioso. Chodź do mnie. I cyk, i cyk. I pyk. Co ty kurde robisz? O, uratował mi życie. O, prawie. O, Sebastian, musisz się bardziej postarać. Tak się nie ratuje życia. Tak się je odbiera. Musisz... Jeszcze tu jakiś jest? Jeszcze! I tych tu jest... Dużo ich tutaj jest. Ała, dostałem. Strzała. Chcinicy na wyższym poziomie. Czy ja wyglądam, jakbym był przejęty? No, może troszeczkę. O kurde, leci do mnie. No. Uwaga, sekunda. O, kompletnie mam je gdzieś. Ja bym sobie tą matronkę... Ona idzie tak powoli do mnie i trochę to jest niepokojące. Ja bym ją chciał... Co ja mam takie kurde? O, chodź do mnie. O, dziękuję ci bardzo. Co ty się tak rzucasz, gin? Ja bym ją na swoją stronę chciał wziąć. O tak, wybijaj swoje te miniony. Imperio ponownie. I Confringo, i to, i tamto. I pam 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 parararam pam par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 am. Tam 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 tarararam. Tarararararararam. Bum. Najgorsze jest to, że ona nie może nic zrobić. No i koniec. Dosłownie nie może nic zrobić. Ona po prostu przyjmuje pociski i jest moim towarzyszem do końca. To jest dosyć brutalne, trzeba przyznać. No ale skuteczne, co ja poradzę. Tak to mniej więcej działa w tej grze. Jeżeli chcesz wygrać z pająkiem, który jest od ciebie silniejszy, to albo pijesz jeszcze jedną potkę na zwiększenie obrażeń, albo bierzesz Imperius? Jak to się nazywa? Imperio.
Ta. Imperio i wtedy przeciwnik jest twoim przyjacielem. Nie ma problemu, żeby go zgładzić. Nie. Dobra, to na dole widziałem skrzynki jakieś. No, jak zawsze. Czekaj, spokojnie. Po pierwsze to muszę znaleźć skrzynki. Tam jest jakąś skrzynkę, ale czy jest warta w ogóle przeszukiwania? To się zaraz zobaczy. Nie wiem, czy jestem gotowy na przyjęcie jakichś przedmiotów, ale chyba tak. W poprzednim odcinku głównie było ten. Głównie się zajmowałem... Co tam, Sebastian? Ćwiczysz, tak? Okej. Okay. Głównie zajmowałem się tą próbą Niriam? Nie mam pojęcia. Strasznie beznadziejna ta próba była. Nudna jak nie wiem co, łażenie, kurde i skradanie się to nigdy nie jest dobrego. Coś dobrego. A raczej można powiedzieć, że dosyć mocno nudne to jest. Nie rozpędzaj się. Załatwione. Nawet się nie ruszyłem z miejsca. No i co? Żałosne. A, z tyłu. Imperio. Confringo. O! O! Ła! Co ty robisz? O! Pam, pam. Ale podbijałem w powietrzu. Dawaj, bi. Boom! Gdzie tam skakujesz po ziemię? Nudzi ci się? Nie! Pomykaczu! Nie odrzucaj mojej miłości! Nie! Odwrócił się ode mnie. O, jeszcze dostał w powietrzu. Co? No w sumie już tyle razy widziałem te pająki, że już nie robią na mnie żadnego wrażenia. Jak będzie jakiś ogromny pająk, no to się go pokona. Jak będzie jakiś mały pająk, to się go pokona. I tak w kółko. Odzienie. Może coś lepszego niż to, co aktualnie mam? Chyba Sebastian, nie idziemy. Odszukaj runy. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Mogliby się postarać bardziej. Imperial. Yep. 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 Wow! Dostałem kurde. Aha! Yeah! Boom! Rzucaczu, atakaczu. Co? Oh yeah! Icyk! Już prawie jesteś mój. Matrona? Matrono, matrono. O kurde, matrona kolczasta, matrona... Oła! Oła! Dobra, czas się kurde napić, bo ja tego na trzeźwo nie wezmę. Imperio! Oła! No Imperio, panie! Co pan, kurde? Co pan, panie Fertku? Co pan? Dawaj, wszystkich rozniszczę, o! Cyk, cyk i cyk. Jeszcze ktoś? To było satysfakcjonujące. Dobra, biorę to. Biorę ten pokój, Sebastian, możesz brać inny. Trzeba go przeszukać, dowiedzieć się, czy coś tutaj ciekawego jest, pewnie nie. Stary, ja robię speedruna, widzisz, że biegam? Widzisz to? Widzisz, jak jestem jakiś szybki, kościół? Ja nie mam czasu, kurde, na takie przeszukiwanie powoli. Ja to muszę szybko lecieć. Ja szybko mówię teraz. Nie wiem, co mówię i czy dobrze mnie słychać, czy nie. Nie interesuje mnie to w tej chwili, ponieważ chcę to jak najszybciej odwiedzić i proszę bardzo, wszystko zgarnąć. co to jest? Pająki. I skrzynka. Fioletowy przedmiot. Ja wolę jednak jak coś tam na złoto, a czy na złoto, no w sumie, na pomarańczowo, złoto świeci. Wtedy jestem jeszcze bardziej usatysfakcjonowany. A to są dwa i tutaj jest jeden. Pem. Pym i pym. No pym! Aha. No, udało się. Strzelałem po prostu przed siebie i liczyłem, że trafię. I się udało. Strzelanie przed siebie zawsze dobre. Wow! Aha, troll. Powinien mu spaść na głowę. Ale nie. Za dużo masz szczęścia. Dobra, stary, wiesz jak się walczy z trollem? Troll! It's troll, man! A, na niego działa? O, proszę bardzo. Teraz można spokojnie się zająć. O! Wow, a czemu na mnie leci? Co ty robisz, trollu? Trollu? Już troll jest ze mną. Proszę bardzo, troll jako... A ty co się patrzysz? Ej, pająku, won mi stąd. Proszę bardzo. I lewiołyszczał. Ale fajny ten troll jest. Naprawdę.
Dobra. Stary, jesteś przewidywalny. Nie chciałem na niego Imperio, chciałem na tego trolla. Ale nie wyszło. O, ła! Oj, stary, no i przegiałeś se pałkę, no i przegiałeś se pałkę teraz i kurde, masz przerąbane. Trzeba było naprawdę kulturalnie to załatwić, ale nie, nie. Chciałeś być, kurde, honorowy, tak? Nie chciałeś przyjąć dobrej woli ode mnie, co? Nie, nie, po co się starać? Po co, kurde, chcieć czegoś więcej od życia? Nie, ty, kurde, pałką byś napierdzielał. Ja ci, kurde, dam. Zaraz ci wytłukę wszystko z tego. Boom! No, tak, tak, boom! Lubisz być obijany? To dobrze, oby tak było. No, ja nie lubię. Na przykład. Boom, bombarda. No, Sebastian! Skończ to raz na zawsze. Raz na zawsze, tak. Teamwork? W sumie to tylko my war. Bo ty żeś mnie nie obronił przed strzałem. Dobra, czy to mogę rozwalić jakoś? Ale wiem, co z tym mogę zrobić. Mogę to po prostu naprawić. Dzięki czemu będę mógł już przedostać się dalej. Co da mi po prostu progresowanie fabularne. Ale najpierw chciałbym... O, tam pominąłem skrzynkę. Szczerze mówiąc, nie jestem zainteresowany. Ale użyłbym tego, żeby obróciło się to. O, proszę bardzo. Ja teraz mam skrzynkę. Myślałem, że będzie tam jakiś guzik, żeby... Znaczy, jakaś płytka naciskowa, na którą jak nas zdepnę, to nie po prostu przeniesie. A teraz sobie wybiorę po prostu Reaper'ał i naprawię to, co on tutaj zniszczył. Tak mi się przynajmniej wydaje, że o to chodzi. To się świeci na taki ładny kolorek, niebieski, a to oznacza, że po prostu można to naprawić. No chyba, że mam użyć innego zaklęcia. Ale wydaje mi się, że Reaper'ał wystarczy. No ba. No i dobra, załatwione. Odblokowałem ścianę, dzięki czemu mogę udać się naprzód. Dzięki temu osiągnę swój cel. Nie mógłbym tak komentować, to jest dosyć dziwne. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj jakąś skrzynkę. Skrzynka, która... O, jakiś papirus. O, wpis pamiętnika Izidory. No a co tam, kurde, świrusko napisałaś? Gdy po tych wszystkich latach pomogłam ojcu, poczułam wielką radość. Nie potrafię opisać, jak bardzo tęskniłam za jego głosem. Przyznam, że zupełnie zbiła mnie z tropu reakcja obrońców. Powinnam się tego spodziewać. Jak mogą stać z założonymi rękami i trwać w bezczynności, gdy mogliby uczynić tyle dobra? Jakim prawem profesor Rackham poucza mnie do tego, do czego mogę i do czego nie mogę wykorzystać swoich możliwości. Jak śmią oceniać moją pracę, nie rozumiejąc moich dokonań. Mam jednak pewną nadzieję. Dyrektorka zdawała się pojmować, czym się kierowałam. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zwrócę się do niej. Może zdoła i będzie chciała pomóc. Nie, tobie się nie da już pomóc, koleżanko. Ześwirowałaś kompletnie. Dopóki nie będę pewna, myślę, że wydaje, że przez to, że tak jakoś pobierała ten ból do siebie, zaczęła ją tu zmieniać. Dopóki nie będę pewna, muszę samotnie kontynuować swoją pracę. Na razie nie znajdę kogoś, ale znajdę kogoś, kto zechce mnie wesprzeć. Znajdę kogoś, kto pojmuje dar, jakim nas obdarzono i nasz obowiązek, by go wykorzystać. Na razie będę ukrywać to, czego się dowiem, ale pewnego dnia podzielę się wiedzą z odpowiednią osobą. Dobra. No to, panie, ja tu biorę, teraz biorę Wilgardium Leviosa. John Lentry. Isadora was here. Czy to w ogóle mówi cokolwiek Sebastianowi? Chyba nie, chyba po prostu moja postać tu mówiła do siebie. I tyle. Wilgardium, Wilgardium Leviosa. Uwaga, a ja bym tak obrócił to? No obróć to, stary, wiem, że dasz radę. Łop, łop, no nieważne. A ja bym tak po prostu to teraz puścił? Nie. To niestety nie działa tak, jak bym chciał. No dobra, to biorę Leviosa i dźwigam to do góry i się wspinam po tym. Dawaj, no wespnij się tutaj, stary, to nie jest takie trudne, uwierz mi. Robiliśmy to tyle razy. Jakaś maska. No powiem szczerze, takiego czegoś to ja bym nie chciał mieć w domu. Wyobrażam sobie, idąc w nocy na przykład się odlać, coś takiego widzę, to bym po prostu zemdlał, nie? Zemdlałbym i nikt by mnie nie uratował. A bym potem jeszcze spadł z tych schodów. Jeśli miałbym oczywiście taki sam zamek, jak jest tutaj, czy to tutaj w ogóle jest. Jak to nazwać? To jest niby jakaś jaskinia. Co mnie to interesuje? To wygląda jak zamek. I to chyba raczej jest zamek, bo przechodzi słońce tutaj. No nieważne. No, na razie to tylko ptaki widzę fajne, ale tak poza tym to nic szczególnego. No chyba, że tutaj na dole coś jest. Wow! Ale widok na drugą ścianę, po drugiej stronie to jest... Oho, będziesz walczyć? Fajna zbroja w ogóle, gościu.
A te rogi to też twoje? Chyba tak. No chyba, że w tej zbroi to inaczej działa. Mogę użyć miotły? Nie. No to jak ja mam tego wziąć? Może miałbym to ze sobą wziąć w jakiś sposób? Nie wiem. Idę dalej. Sorry, kur, nie będę zbierał wszystkich skrzynek już, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc. Na początku to jeszcze było fajne, ale teraz już nie chcę się kombinować. Proszę bardzo. Wpis z pamiętnika Izidory 6/7. Moje możliwości rosną z każdym dniem. Mój cel jeszcze nigdy nie był bardziej oczywisty. Wiem, że spełniam swój obowiązek. Z każdym dniem rośnie liczba dusz, którym zdołałam już pomóc. Tak wiele tu bólu. Odkryłam też, że magia w jakiś sposób potwierdza, że moje czyny są słuszne. Za każdym razem, gdy wdycham mgiełkę, choćby odrobinę, staje się silniejsza. To nagroda za moją odwagę. Nagroda za wykorzystywanie magii zgodnie z jej prawdziwym przeznaczeniem. Obawiam się jednak, że muszę odkryć to, czego nie mogę na razie użyć. Nie rozumiem jeszcze tej mocy i nie chcę ryzykować. Mam pomysł. Nieco ryzykowny, ale czuję, że się opłaci. Aha. Revelio. This journal entry sounds worrisome. Rąbane ma w czaszcze. Tak tylko sobie mówisz. O, tu jest skrzynka. Tak jak już ją widzę, jestem blisko. No. Też chwila. O czym ja mówiłem? O tej skrzynce czy jakimś worku? Tu jest jakaś skrzynka, ale to może tam jakoś dotrę. Jest to jakaś skrzynka? O, tutaj jest. Ja tam pewnie dotrę zaraz. To co ja gadam. Najpierw zbiorę sobie tutaj tą skrzynę. 60 golda. Właśnie dlatego nie chcę się szukać tych skrzynek. Za takie badziewie, które się w nich znajduje. Normalnie jakbym grał w Skyrima, no to zawsze było coś, co już mam, albo coś, co jest mało warte. Uh-oh. Albo to jest po prostu pułapka, stary. I czego więcej bym się nie spodziewał, powiem szczerze. Czy ja z potem wróciłem do góry? Nie, dobrze idę. To jest kompletnie inne miejsce. Tam też była zbroja, tego się właśnie zastanawiam. Ale raczej nie, to jest po prostu inne miejsce. Wygląda dosyć podobnie. Dobra, mam tutaj dwa, ale potrzebuję jeszcze trzeciego. Zapewne trzecie będzie gdzieś za tym. O. Możliwe, a może nie. Dobra, cyk. Raz. I teraz szybko tutaj dwa. I teraz szybko tutaj trzy. Powinno to mi dać otwarte drzwi? Tak jest. No i proszę bardzo. Nie było trudne. Nawet nie spieszyłem się. A nie. I proszę bardzo. Udało się. O, ostatnia? Ostatni wpis z pamiętnika Izidory. Jak mogłam się tak straszliwie pomylić? Dyrektorka mi nie pomoże. Próbowała mi wyjaśnić, ale ona tak samo jak inni jest ślepa w moje możliwości. Odkryłam, że tak naprawdę na nikim nie mogę polegać, ale jestem coraz potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i wiem, że to dzięki czynionym przeze mnie wysiłkom. Nie pozwolę, by moja magia leżała odłogiem jak w przypadku obrońców, ale ja nienawidzę tej nazwy. Jakby bronienie mocy przed zakusami innych było o czymś pochlebnym. Przyznaję, że zaczęłam wątpić, czy znajdę za swojego życia kogoś, z kim będę mogła podzielić się owocami mojej pracy. Jeśli nie, to znajdę ukojenie w fakcie, że zostawiłam innym tropy, ścieżkę prowadzącą do wiedzy. Może moi następcy osiągną to, czego ja nie zdołałam i uzdrowią świat. A, no ciebie się nie dało uzdrowić, ty chcesz uzdrowić świat? Confringo. O, tutaj jeszcze jest jedno. Nie, kurde, a w ogóle dobra, wra. Cyk, tutaj jeszcze oświetli. Gdzieś tu jeszcze jest? Jakieś miejsce, no się nie pokazuje na tym, ale ja bym mógł gdzieś znaleźć, żeby tak przyjemnie tutaj, przytulniej było, to mogę zaświecić, nie ma sprawy. O, wracamy z potem do krypty. No, tak mi się wydaje, że to tutaj jest, to jest miejsce, którego szukam. Ale jakby nie. Czyli jednak źle sprawdziłem to. A, no tak, bo tutaj trzeba wejść do góry. Dobra, wszystko już wiem. Wskakuj, kurde, chłopcze. I znajdźmy to, po co tutaj przyszliśmy. Dobra, ale tutaj też się znajdują jakieś rzeczy, jako że już tutaj jestem. O, proszę bardzo, legendarny przedmiot. Kurde, może powinienem wszystko tutaj obszukać.
Możemy też jakiś jeszcze następny legendarny przedmiot ogarnął. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Dobra, ja wiem, gdzie to magiczne przejście jest, bo już tam byłem przed momentem. Ale to spadamy, krypta. I cannot believe the journey this triptych took us on. Udało nam się w końcu, stary. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. No chciałbym, tylko miganie pozwala. Jest, i ono. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora! We are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. His pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroff, the destroyed painting.
It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Bo ukrywają coś. A jak ktoś coś ukrywa, no to nie można mu ufać. Proste. Oni myślą, że robią dobrze, że nie opowiadają o tym, co się wydarzyło. Ale prawda jest taka, że to i tak wyjdzie na wierzch, bo pojawiła się osoba, czyli ja, która może władać czymś takim, to co robiła, tym co robiła Isadora, nie? Isadora. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Dobra, myślę, że to nie jest czasówka, ale raczej wątpię. No dobra, jak to mniej więcej wygląda ogólnie z misjami? Lojalność Lodgoka. Lodgok próbuje samotnie zakraść się do kopalni przybrzeżnej, by go znaleźć. W cieniu nadziei. Sebastian ma plan porozmawiać z Anne bez wiedzy Salomona i chce... Salomona. I chce się ze mną spotkać niedaleko wioski. O jajku, to się źle skończy. Wszystko dobre, co dzwoni, hipogryf w dziesiątkę, odpryszczanie książek z księżycami. Ja bym chciał zobaczyć ten Feniks z popiołów. Może zdobędę dzięki temu jakąś tam lokację z Feniksami, dzięki czemu będę mógł sobie hodować je. No potrzebuję ich do ulepszenia, więc to już gra sama mówi, że no jakiś cudem będę zdobywał te pióra, nie? Więc jestem ciekaw, bo dzięki nim będę mógł ulepszać moje ubrania na trzeci poziom. Także myślę, że w następnym odcinku zajmę się w cieniu nadziei, bo jest to ciekawe, co się wydarzy, a potem Feniks z popiołów i potem się zobaczy. Mam jakieś wyzwania do zrobienia i przeszedłbym się w sumie do pokoju życzeń i zidentyfikowałbym. Elegancki. O, szata i płaszcz, to mnie interesuje. Mają lepsze statystyki, ale jeżeli o parę punktów, to nie. Szata i płaszcz. Dawaj. O 94, o 5 punktów. Może warto będzie to ulepszyć. Dobra, co to jest następne? To jest na 32 poziom, tak? 81, a tu jest 8... jeden punkt. Nie, no to odpada. To mnie nie interesuje. Przeklęte cele otrzymują większe obrażenia. Nie. A to zostaje tylko ta szata, która faktycznie te 5 punktów daje i w sumie to jest nawet w miarę dobry wybór. Żebym zerknął, jakie mam wyzwania, co ja właściwie zrobiłem i tak dalej. O, maska, nie, myślałem, co to jest? Antyjad. Aha, czyli jestem bardziej odporny na ataki pająków. Płaszcz jesiennego święta, bądź wyzwania pojedynków. Dobra, no cóż, to będzie wtedy w tym odcinku, także dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym. No i siema.